Cześć, tutaj Hill Peter, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, już 10. odcinku kariery Liverpoolem w FIFA 17. W poprzednim odcinku rozpoczynaliśmy od spotkania derbowego z Evertonem w Pucharze Anglii na Anfield. Teraz dla odmiany rozpoczynamy z Evertonem, ale to jest już mecz ligowy na Goodison Park. Oczywiście zbliża się okienko transferowe, ale zanim o okienku, to zobaczmy w ogóle jak się prezentuje tabela, no bo Everton to nie są takie chłopaki do bicia, mimo tego, że to jest tylko Everton, to i tak na razie są nad nami, chociaż oczywiście mamy mecz zaległy i wygrywając nawet nie z Evertonem wyprzedzimy Death Office, ale z Death Office też by się przydało wygrać, bo derby to zawsze bardzo ważna sprawa. I jesteśmy już na Goodison Park, bardzo ładne słońce, wszyscy będą widzieli jak dzisiaj Everton po raz kolejny dostaje w papę, bo pamiętajmy, że w ostatnim meczu tych dwóch drużyn, co było w poprzednim odcinku, jeżeli nie widzieliście, to teraz macie okazję wrócić. Było 3-1 dla nas, bo oczywiście tam Baines w końcówce jakoś tam z karnego wpakował bramkę. Dzisiaj 3-1. Może się powtórzyć. Chociaż wolałbym 3-0 jednak. Daniel Sturridge skoncentrowany na meczu. Liczymy na jego kolejne bramki. Everton, no tym razem... Jest jedna chyba mała rotacja, bo Lennona nie ma w pierwszym składzie, jest Deulofeu, a reszta chyba tak sama co na Puchar Ligi. No cóż, a z kolei u mnie jest, jakby to powiedzieć, jedna zmiana wymuszona przez kartki, jedna zmiana wymuszona przez kondycję zawodnika. Tą jedną zmianą wymuszoną przez kartki jest oczywiście czerwona kartka Wendela, wchodzi Alberto Moreno, który oczywiście powrócił po kontuzji. A jeżeli chodzi o innego zawodnika, to Chan jest zmęczony, więc w jego miejsce wchodzi James Milner. O! Coutinho przedarł się w początkowej fazie spotkania. Chyba jedna z najszybszych bramek w historii tej kariery. Everton, proszę Państwa, Everton popełnił błąd. Ha! Funes Mori! I co? Karma Cię dopadła. Trzeba było w tego Origiego wtedy wchodzić bezpardonowo na czerwoną kartkę. Teraz się spóźniłeś i szybko pokarano. Everton, 1-0, Filipe Coutinho. Coutinho do Sturridge'a, Sturridge. Ucieka Funes Moriemu, Sturridge. Troszkę się tutaj poprawił Funes Mori. Filipe Coutinho dośrodkowuje, świetne dośrodkowanie, mamy karny. Ale też był dobry bardzo strzał, faulował Yannick Bolasie. I mamy 11. Do rzutu karnego podchodzi James Milner. I mamy pewnie wykonaną 11. James Milner na 2-0. Podobnie jak w pierwszym meczu tych dwóch drużyn w tym sezonie, też James Milner wykorzystuje karnego. Chociaż wtedy na Anfield to było troszkę mniej oczywista. Mniej oczywisty rzut karny. Leighton Baines. Poprzeczka po strzale tego zawodnika. Milner. Klein z dystansu, strzał nadziei, minimalnie obok. Milner, kapitalne przyjęcie, kierunkowy strzał, broni Martens de Kallenburg. Oj, Lukaku w polu karnym jest Barkley, fatalnie teraz trafił w piłkę Ross Barkley. Koniec pierwszej połowy, na razie 2-0 po pierwszych 10 minutach, tak naprawdę mecz się ustabilizował. Everton coś próbuje, no ale właśnie. Milner, Sturridge, świetnie do Mane, Mane do Milnera, James Milner nie trafił. Aj, taka sama reakcja moja i Milnera. Ouu, tach, cholera jasna, wszystko przez to, że tach nie trafił w piłkę. Łapił kontakt piłkarzy przeciwników, Ross Barkley strzela głową. Nie upilnował go Matip. Mamy problem. Firmino. Dele Alli. Dele Alli. Ach, Stekelenburg go powstrzymał. Jeszcze Danny Ings. I koniec tego spotkania. Wygrywamy ostatecznie 2-1 na Goodison w derbach Liverpoolu. Bardzo dobra tutaj gra w końcówce. Utrzymanie wyniku. Tak miało być i tak było. Oczywiście przed nami niedługo już okienko transferowe. Wielu z Was sugerowało mi, żeby
sprzedać Dele Alego, bo niedobrze na razie wchodzi w sezon. No, na razie to jest dopiero początek pierwszego sezonu. Dele Ali to jest plan bardzo długoterminowy. Przed sobą mamy niedługo okienko transferowe zimowe. Macie obok na tym filmie sondę i klikajcie, czy sprzedać czy nie Dele Alego w następnym okienku. Na razie przed nami spotkanie z West Hamem. Nie na Stadionie Olimpijskim, na razie to będzie jeszcze Anfield, na Stadion Olimpijski musimy jeszcze troszkę poczekać. Będzie to pod koniec sezonu. No ale na razie jest to właśnie mecz z West Hamem, młoty przyjeżdżają na Anfield. Z racji tego, że mamy mecze w krótkim odstępie czasowym, bo to oczywiście jest mecz 22 grudnia, zaraz mecz w Boxing Day, to wystawiam troszkę rezerwowy skład. Jest w pierwszym składzie Ings, Origi, pojawia się Dele Alli, wraca Emre Can, jest Lovren, Gomez, Wendel powraca po absencji związanej z czerwoną kartką. Na prawej obronie też mamy Trenta Alexandra-Arnolda. I już przenosimy się na Anfield, spotkanie grudniowe. Teoretycznie w Anglii aż takich mrozów nie ma, ale zawsze trzeba być ważnym, tutaj brać pod uwagę te mrozy, może być potem problem. No powinni FIFA kiedyś zaimplementować ten sposób. Dlaczego West Ham nie jest podświetlony, skoro z nim nie gram? No dobra, ale przynajmniej macie pełną tabelę na ekranie. Jak to się prezentuje, że Swansea jest przed Liverpoolem i Evertonem, a to Slaven Bilic. A Emre Can jest dzisiejszym kapitanem. Strzał na bramkę! No i Karius miał ogromne kłopoty. Coutinho. Faulowany, ale Origi świetnie się obrócił. Divock Origi musi być 1-0, absolutnie tak. Divock Origi na 1-0. Belk po raz kolejny trafia do siatki, wtedy kiedy się tego od niego oczekuje. Zobaczmy, świetny ruch, oszukał tym ruchem Cresswella i zewnętrzną częścią stopy trafił do siatki. No i fauluje teraz Winston Reid, bardzo brzydki faul Nowozelandczyka. Kapitan dostaje żółtą kartkę, a my wznawiamy. Dele Alli, Wendel, Ings, w pole karne to Coutinho, słupek do bitki Origiego. Pech. Coutinho, Chan, Ings. Dany Ings sam do końca! Ależ to wykończył! Zawodnik z numerem 28. Proszę bardzo, cieszę się z kibicami. A ja po raz kolejny oglądam kolano jednego z naszych piłkarzy. To jest Roberto Firmino. Ale trzeba tutaj przyznać, oddać Inksowi to, co widzieliśmy. Co za finish. Lewą nogą idealnie przymierzył. Pierwszy gol w tym sezonie ligowym. Uwaga, odpowiedź West Hamu. Ależ teraz z kolei my mieliśmy szczęście, bo słupek nas ratuje. Origi, Wendel. Troszkę brakuje przestrzeni, dlatego podaje do Dele Alego. Ten uderza w poprzeczkę. Ależ pech. Oj, nie, dobrze. Zakotłowało się. Aha, okej. Rzut karny. Niech wam będzie. Dobra decyzja, panie sędzio. Świetna decyzja, panie sędzio. No i cóż, Payet ma w końcówce jeszcze okazję na strzelenie bramki. Dimitri. Oj, Juczyki bastard. Ostatnia akcja w tym spotkaniu prawdopodobnie. Wendel. Na dalszy słupek do Klawana. Jeszcze Firmino, Klawan. Ale nic nie padnie. Kończy sędzia ten mecz 2-1. Ostatecznie wygrywamy z West Hamem. Szkoda tego czystego kąta, które utraciliśmy w ostatnich sekundach. Dobra, teraz przed nami mecz ze Stoke City. Pewnie będziemy grali na wyjeździe. Oczywiście Boxing Day. Bardzo specyficzny dzień, bo to jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. A w ten dzień w Anglii rozgrywane są mecze Premier League. Wszystkie mecze jednego dnia, właśnie tego dnia, jeżeli ktoś nie wie, to teraz się dowiedział. Oczywiście na ekranach macie kolejny trening i Origi, i Tah. Elegancko awansowali o poziom wyżej, równo na 80. I gramy jednak na Anfield, jednak dwa mecze z rzędu na własnym stadionie. W sumie to logiczne, bo potem wcześniej graliśmy dwa mecze z rzędu na wyjeździe. No i cóż, bronimy pozycję lidera. Oczywiście na mecz ze Stoke wracamy do naszego najlepszego ustawienia. Z Chanem, z Hendersonem, z Wijnaldumem, z Coutinho na lewej stronie, ze Sturridgeem i z Mane na ataku. Wraca też do gry Alberto Moreno. I jesteśmy na Anfield. The Potters przyjeżdżają na Anfield właśnie do Liverpoolu, ale czy jest wśród nich nasz były zawodnik? Joe... Joseph Allen.
The Welsh Pirlo? Czy jest tam The Welsh Xavi? Jest na pewno Glenn Johnson, to akurat widać z daleka. Ale czy jest Welsh Xavi? No i uwaga, chwila prawdy, Joe Allen? Nie ma go! Nie ma go nawet na ławce rezerwowych! No to mamy wygraną w kieszeni, dziękuję bardzo. Arnautović. Uwaga, strzał jednego z piłkarzy! I broni świetnie Joe... Kurwa, Joe Karius. Loris Karius. Co ja z tym Joe? Co ja z tym Joe Allenem mam teraz? No dobra, nieważne. Obrońmy ten rzut rożny. Shaqiri. Karius. Wijnaldum. Wijnaldum z dystansu i z problemami bramkarz Stoke City. Coutinho rzut rożnego dośrodkowuje. Ale łapie to Bachman. To nie jest ich podstawowy bramkarz. Starić, Coutinho. Chan. Staric ominął tym przyjęciem Shawcrossa. Staric po przekątnej. Chybił. Coutinho. O, to jest błąd w ustawieniu. Piłkarze Stoke City, Coutinho. Po rękach na słupek i będzie rożny. Mocno bita piłka. Coutinho strzał głową. Znowu tutaj bramkarz wybija na rożny. Filip. I strzał kolejny i znowu parada. No, wychodzimy z tą akcją. Sędzia gwizdże po raz ostatni. Na razie to jest mecz Buchmana, czyli golkipera Stoke. Na razie to on trzyma swoją drużynę przy remisie. Teraz nieźle to idzie. Coutinho. Do Hendo. Henderson. Ale nie mam komu podać. Muszę przed pole karne, a tu jest Emre Can. Strzał nadziei. Na razie bez nadziei. Oj, leży Daniel Staric, poturbowany. W ogóle leży, łapie się za kolano. Będzie chyba zmuszona tutaj zmiana. Oj! Rzut karny? A co tu się dzieje? Nie wiem. Arnautović. Brawo. Fuck off! Karny z dupy, gol z dupy. 1-0 dla Stoke. Sadio Mane, no może taki rajd. Rajd. Coś da. Sadio Mane, faul. Karny, absolutnie. To jest 100% jedenastka. Ślisk w nogi. I mamy jedenastkę nadziei na lepszy mecz. Jedenastka to oczywiście dzieło Jamesa Milnera. James Milner. Prosto w ręce. I koniec. Nie wierzę. Przegraliśmy wygrany mecz. Mimo, że ani sekundy nie prowadziliśmy w tym spotkaniu, ale go przegraliśmy, no bo karnym. Swojego karnego nie trafiliśmy, a bramkarz mojego przeciwnika zagrał mecz życia. I jeszcze nie zagrał nawet Joe Allen, no. To chyba jakaś karma za to, że się śmiałem z nich. No nie wiem jak wy, ale te statystyki mówią jedno. Co tu się stało? Co tu się stało? No i tym samym Swansea wraca na fotel lidera Ligi Angielskiej. No tak. Staric nam wypada na 3 tygodnie, fenomenalnie. A tu Joe Allen nie jest kontuzjowany w Stoke, nie załapał się do 18 meczowej. Coś tu jakaś konspiracja. No i tak, przed nami mecz ze Manchesterem City, który oczywiście w następnym odcinku. Wraz od razu po nim... Co? Tylko jeden mecz przerwy między jednym a drugim meczem. Ale bez sens. No ale dobra, musimy sobie z tym poradzić, musimy pokazać swoją głębię składu. Okej, lajkujesz, subskrybujesz, napisz. Out.